Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, no i dzisiaj kontynuujemy naszą rozgrywkę w Deusa. Po krótkiej przerwie muszę was powitać, no i żeby już nie przedłużać, jesteśmy w kanałach, w których musimy zbadać pewną dziwną rzecz, ponieważ podobno jest tutaj gdzieś bomba. Ja słyszę, że tam jest mina, ale czy to jest bomba? Nie sądzę. Więc tak, ja wyjmę może sobie pistolet i spróbuję nie umrzeć. Okej. Można i tak. Wczytam ostatni zapis, no i cóż. Postaram się tym razem nie zginąć. Cholera, gdzie ta mina stała? Czy ona jest tu po prostu? Czy ja powinienem... Cholera... A, słuchajcie, ja myślałem, że ona jest tam, a ona jest tu. To może być właśnie... To, ale... W sumie nie jestem przekonany do końca. Dziwne. Cholera, skoro tamto wybuchło, a ja stałem w tym miejscu, to... Czy to oznacza, że tutaj jest ona? Tak, słuchajcie, dobra. Więc rozwalę to. Oczywiście nikt tego nie usłyszał. No tam w sumie nikogo nie ma chyba, więc... Dobra, słuchajcie, wiem, że tutaj chyba też jest gdzieś. Nie chcę podchodzić za blisko, ale z drugiej strony nie chcę też umrzeć. O mój Boże, i pytanie teraz, czy ona jest po tej... Tak, tu jest, dobra. Bum. Nikt mnie nie słyszał. Nikt. Dobra, tu jest czysto chyba. Więc cóż, zapiszę sobie. I być może pójdziemy... Tu. Dobra, to jest chyba dobre miejsce. Mam nadzieję, widzę, że... O, tutaj tu może być coś ciekawego. Zaraz... O, fuck! Boże, by mnie zauważył typ... Nie miałem go pokazanego na mapie i przez to mogłem dostać. Mogłem dostać ostry... Pierdol. Chryste, tam ich jest więcej. Muszę przejść tędy. No, a przynajmniej postaram się przejść tędy. Zmienimy sobie oczywiście broń, ja ją schowam, bo tak jak mówiłem już kiedy... Nie, słuchajcie, ja Naprawdę... Naprawdę mnie zobaczył. Serio. No dobra. Wejdę tu w takim razie. Widzę, że tutaj mam masę tych min do cholery. Znaczy min mówię. Tych wieżyczek. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją. Cholera, no kurde, zastawiłem się teraz. Co? Aaaa! Nie! 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 Kurde. O mój Boże, wypadłem z mapy, naprawdę. Naprawdę. Dobrze, że tam gdzieś zapisałem. O mój Boże. Ostatnio grałem właśnie w Max Payne'a 3. Jeśli oglądacie moją serię z Max Payne'a, to pewnie wiecie, że tam też mi się zdarzyło wypaść z mapy. No i cóż. Kto mnie zauważył? Nikt mnie nie zauważył. Cóż. Podejdę do niego może i spróbuję go obezwładnić. No. I teraz spróbuję uciec jeszcze przed tą wieżyczkę. O, fuck! Aż cholera! Było blisko. No cóż. Jeszcze mnie ładuje. O, cudownie, po prostu cudownie. O, więc podejście numer 3. Czy 4 już. Nie wiem, ale być może uda mi się tym razem go tutaj jakoś zaciągnąć, nie? Nie uda się? Okej. To być może teraz jak on tu podejdzie, to po prostu go jakoś zdzielę. Może tu się schowam po prostu. To też może być niegłupi pomysł. Tylko żeby on tu jeszcze chciał podejść w tym momencie, to byłoby po prostu cudownie. Ale czy on to zrobi? Koleś, chodź tu. Gdzie mi tam biegasz? Trochę mnie tylko martwi, że idzie nie po tej stronie, po której ja bym chciał, żeby on szedł. Bo wieżyczka niestety może mnie dosięgnąć w tym miejscu. Ale przynajmniej jest odwrócona na drugą stronę teraz. On ją zaalarmował, ale ja się postaram teraz wycofać. Do tyłu. No, stoję za nią. W sumie fajnie, bo ją podniosłem.
Tylko mam wrażenie, że ona będzie... Aha. Rozumiem, że wymagana jest do tego energia. I muszę teraz... Czekaj, zapiszę tu może grę. Poczekam, aż mi się naładuje. O mój Boże, co on tutaj niósł? Ciężki karabin, przeszukam go. Palm top, super. Czy ja mogę na nią wejść? Mogę niby, dobra. Palm top, słuchajcie, mamy palm top. Powstańcie, bracia i siostry. Uścisk państwa może się zacieśniać na szyjach ludzi, ale nie da rady zdławić wszystkich. Wojna gangów na wymarłym blokowisku sprowokowana została przez rząd, żeby odwrócić uwagę ludzi od silosu atomowego, który budują wprost pod naszymi stopami. O mój Boże, nie chcę się tego czytać. No w każdym razie odezwa do narodu. No, wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Ja się postaram tylko to gdzieś zanieść, nie wiem jeszcze gdzie, ale w takie miejsce chciałbym to ukryć, żeby po prostu nie dostać. Chociaż z drugiej strony nie chce mi się tego robić. Dobra, czy ja tędy przejdę? Przejdę i tutaj jest ta wieżyczka, do której bym też chętnie podszedł. I którą też bym chętnie przeniósł gdzieś. Bo skoro mogę, to dlaczego z tego by nie skorzystać, prawda? No, mam nadzieję, że ona nie będzie mi sprawiała więcej kłopotów. Tu oczywiście sobie schowam, co mam schować. O, proszę. A co ja tu? Aha, nie mogę się włamać, rozumiem. O, cudownie. Czy ja mam jakiegoś Praxisa? Mam dwa, słuchajcie. No, to teraz już wiem, co ja sobie zakupię w takim razie. Nie to. Gdzie to było? Szczep hakerski. To jest to. Tak, kupujemy. Na piąty poziom. I teraz rozbroimy sobie tą bombę. Włamujemy się. Włam się. Mamy ileś tam prób. A widzę, że nie jest za ciężko. Więc... Mam też 100 probaka jakiegoś, więc myślę, że on mógłby mi się... A, myślę, że mi się już nie przyda, skoro przejąłem pierwszy tutaj. Drugi nawet bez żadnego wykrycia. O, wszystko wyjmę bez wykrycia, cudownie. A, to chyba nie dobrze. No, ale dobra, mamy bombę. Do bomby się podpięliśmy, rozbroiliśmy ją. I co teraz? Czy mam jakieś wyjście? Mam, słuchajcie, wyjście. No to wchodzimy po drabince do góry. I... Co? Ciekawe, od czego był ten wyłącznik. W sumie korci mnie, żeby tam wrócić. Ale w sumie nie wiem, czy się opłaca. Czy tutaj jest otwarte? Nie, tu nie jest otwarte. Cudownie. No ale przynajmniej wyłączyłem coś, co mam nadzieję przyda mi się w późniejszym terminie. W ogóle w sumie mógłbym iść za tym kablem. I zobaczyć, gdzie on prowadzi. Mam nadzieję, że nie wybuchnę w tym momencie. Tutaj jest ta wieżyczka, którą też chciałbym w sumie gdzieś przestawić. O, tu jest komputer. W sumie mogłem do niego podejść wcześniej. Zhakujemy go, wyłączę te wieżyczki i wtedy mam nadzieję, że wszystko... Czy ten przypadkiem układ nie był identyczny przed chwilą? Coś mi się tak kojarzy. 11 sekund. Dobra, teraz to już zdążę. Mam nadzieję, oczywiście. Dobra. Boom. Wyłączymy wszystko. Wyłącz. Tylko tyle mogę wyłączyć. Rozłącz. No i co? Teraz chyba wieżyczki nie działają, prawda? Prawda. Oczywiście mogłem ustawić na zabijanie wrogów, ale z tego co wiem, niestety coś takiego spowodowałoby, że cała moja misja, w której nie chcę nikogo... Aha, tutaj nie można było wejść. Cała moja misja, w której nie chciałem zabić nikogo, by się nie udała prawdopodobnie. Więc nie będę tego robić po prostu. To rozwalę. Tu gdzieś jest jeszcze jedna. Aha, tu. Dobra, coś jeszcze? Po prostu sobie teraz chodzę tak luźno. Tutaj jest jeszcze jakaś. Wow. Fajnie, że... Co się dzieje? No. To rozumiem.
Tam jest jeszcze coś. Okej. I to by było chyba na tyle. Mogę sobie teraz tutaj gdzieś wejść. Nie wiem po co w sumie. Ale przeszukam sobie tutaj posiadłości. Widzę, że to jest strasznie zaminowane. A co to takiego? Tutaj jakieś... Co to jest w ogóle? To są strzykawki? Same ćpuny w tych kanałach. Nic nie pika, jestem chyba w miarę bezpieczny. Dobra, dotarłem do jakiejś drabiny. Mam nadzieję, że ta drabina mnie wyniesie. Studzienka. Cudownie. Jestem na jakimś zadupiu. Zupełnie nie mam pojęcia gdzie. I zobaczmy na mapę może. Co ta mapa mi tutaj powie? Gdzie mam iść? O mój Boże, jak daleko. Aha, musimy wrócić tutaj. No dobra. Więc powinienem iść w lewo i w prawo i w... Dobra, to sobie już jakoś poradzę. O ile tędy przejdę. Da się przejść. Dobra, więc wchodzimy na górę. Może schowam broń w ogóle, bo zaraz będą mnie strzelać i tyle. Z tego wszystkiego mi wyjdzie. Oj, cóż, lecimy. Tutaj nic się nie zmienia. Całkiem statyczna mapa. Ludzie w tych samych miejscach ciągle stoją. Nawet ci są ciągle skuci lodem. Ha, ha, ha. Mapa metra. Na pewno się mi przyda. Ale na szczęście ta mapa jest mała, więc mam nadzieję, że nie będzie to długo trwało. Jeszcze sobie pobiegniemy, już nie ma co. Kiedy to się skończy? Nigdy. Nigdy się to nie skończy. Chciałbym was poinformować. Boże, ile tu jest policjantów na mapie. O mój Boże. No cóż. Biegiem, biegiem, biegiem. Trzeba zakończyć misję. Powiedzieć, że rozbroiłem bombę. Że koleś miał rację. W końcu to był mój jakiś znajomy chyba, z tego co pamiętam. Więc należy mu się w sumie kilka słów wyjaśnień. Wrócimy, być może dostaniemy jakąś nagrodę, nie wiem. No i być może w następnym odcinku zajmiemy się, a może nawet w tym odcinku zajmiemy się główną misją, ponieważ no cóż, innych pobocznych nie widzę. Dobra, Nicholas. I really appreciate you helping us out, Adam, but we're running out of time. We gotta find White before he blows something up. Zakończ misję. Mamy spokój. We're in the clear. I left White unconscious in the sewers under the precinct. Thank God. The chief finally took me seriously and is sending some men to help out. We'll take it from here. Great. Anything else? Oh, and it isn't much, but take this. The cops have a Deadpool going. I don't like it, but you take down a cop killer and you get a bounty, that sort of thing. I usually reserve this to pay off our CIs, but I think you earned it. I threw in a little something extra for bringing him in alive. It's good to know you're still one of the good guys, Jensen. By the way, Nikki, White's bomb wasn't even explosive. It was a gas bomb. I managed to disable it, but you might want to get a disposal team down there to do a proper sweep and clean. Ah, shit! I totally forgot about that. I'll get EOD on it right away. Last thing we need are more casualties. Man, I'm sure glad I bumped into you tonight. You're gonna have to let me buy you a pint down at Maggie sometime. If I hang around you long enough, maybe some of that famous Jensen swagger will rub off on me. Yeah, we'll do that sometime. Take care of yourself, Nikki. No i teraz w sumie nie wiem co zrobić. O, widzę, że zamawia jednak. Nie wiem co zrobić, bo widzę, że... No... Mam trochę jeszcze czasu. Nie chcę kończyć odcinek tak wcześnie, ale chyba... Myślę o tym, czy by tego nie zrobić, ale dobra, jeszcze może udam się w takim razie do miejsca następnej misji i zobaczę w ogóle, gdzie to jest na mapie. A, też byłoby głupio, gdybym nie wiedział. Klinika Limp. Nie. No mój Boże, czy to jest po drugiej stronie? Gdzie to jest do cholery w ogóle? Aha, to jest gdzieś wyżej. To jest na tym poziomie. Ciekawe. Nie widzę tego tu jakoś. Aha, tu, o cholera, no dobra. Więc jak ja powinienem tam się udać? Tutaj są schody na pewno. Więc... Nie będę miał z tym problemu raczej. Ale pójdziemy sobie chyba tędy. Tędy będzie najprostsza droga. Mam nadzieję, że nie zgubię się tutaj w gąszczu tych wszystkich zakamarków mapy. Ale to chyba tędy się idzie. Eliza. Proszę bardzo. Dobra. Więc tak. Tutaj musimy ominąć ten sklep. Tutaj musimy przejść. Tutaj miałem misję, pamiętam, gdzieś na początku tej gry. No ale przechodzimy sobie, przechodzimy. Tutaj widzę, że więcej ćpunów.
Nie ma to jak zagadywać Meneli przy okazji. No ale cóż, mam nadzieję, że któryś Menel da mi jakąś pracę. Przepraszam, że... Tak, cholera. O, czekajcie. Jak ja tu mam teraz iść? Tędy? Czy to jest dobre miejsce? Muszę zobaczyć mapę. Teoretycznie dobre. Ale praktycznie... Chyba niedobre. Cholera, czy ja się zagalopowałem gdzieś? Czy tutaj nie ma przejścia? Chyba, że mogę przejść tędy. Nie mogę. O mój Boże. Tutaj też się nie wejdzie. Trudno, musimy iść jednak chyba na oko, albo ewentualnie tędy. Spróbuję przejść tędy, zobaczę, co mi się uda zrobić. Więc tak, po schodach na górę. Jak to w Ameryce bywa, schody na zewnątrz budynku, zawsze spoko. Droga przeciwpożarowa, no oczywiście. No dobrze mi wyszło, widzę. To wchodzenie po dachach schodzę z powrotem, bo nie ma tam żadnej drogi. O mój Boże. Więc idziemy w takim razie przez drogę standardową, czyli tak jak tutaj przyszedłem. Czyli mniej więcej przez stację metra, ponieważ innej drogi nie widzę. Znaczy, w sumie mogę iść jeszcze naokoło, bardziej naokoło, ale nie chcę tego robić. Bo zajmie to dwa razy dłużej. Dobrze, że nie mam daleko w sumie do tego metra, bo... Gdybym miał, to bym się teraz zastanawiał, czy nie przerwać odcinka, ale przynajmniej mam o czym mówić. O Boże, jeszcze tak. Na pewno będę musiał iść do kliniki i zakupić sobie trochę praksisów. Mam nadzieję, że jakieś dostanę tam, albo że będą dostępne. No i za te praksisy sobie ulepszymy coś nowego. Każdy teraz punkt działa na moją korzyść, ponieważ niedługo będzie ostatni boss. No a na bossa wiadomo, że trzeba być lepszym niż było się na bossie poprzednim, więc jeśli miałem lekkie trudności z pokonaniem tamtej laski w dziwnym imieniu, którego nie pamiętam, to teoretycznie powinienem mieć większe problemy z pokonaniem ostatniego bossa. Ale być może nie będę miał w ogóle. Zobaczymy. Zobaczymy, słuchajcie. Ja na razie udaję się do miejsca, w który prowadzi mnie znacznik. Nie wiem zupełnie, gdzie ja idę, ale prawdopodobnie idę gdzieś pod blokowisko. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wiem, że to jest gdzieś wyżej. Zobaczmy na mapie. Jestem tu, więc muszę iść jeszcze tak naokoło. Tu są schody. A tu schodów nie ma i tam mnie też ma. Chociaż z drugiej strony mógłbym spróbować wejść tędy. Szukam też jakiejś cholera znajdziek. Nic tu nie widzę. Więc wchodzimy po drabinie. A mam nadzieję, że to mnie gdzieś zaprowadzi, bo jeśli nie, no to cholera, chyba się zdenerwuje troszeczkę. Ale tylko troszeczkę, nie martwcie się. Coś kojarzę to miejsce. Nie wiem, czy dobrze. O, pięknie. Czekajcie. Aha, no fajnie. Czyli co, muszę zejść niżej, tak? Muszę zejść niżej. O, fuck. Dobra, więc nimi zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście ja zapraszam was do subskrypcji kanału. Możecie dać mi łapkę w górę pod tym filmem. Zapraszam do oglądania innych moich serii z różnych gier. No i oczywiście zapraszam też na mojego Facebooka, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!